Szkoda. Dał nadzieję. I tak brutalnie zawrót, to jest najgorsze. Szczerze go trash. Tak myślę, że go trash i no... To prawda. Avelios Teresz tutaj w obliczu tego, ilu strzelców i ile w ogóle tych strzałów było w całą dolną alejkę, zarówno jednej, jak i drugiej formacji. Teresz Avelios jest czymś, z czym GrypcioCraft w pełni będzie zadowolone. W tym wypadku dwa summoner spele pozwolą się mi się stąd uratować. Czy tylko jednak chcesz prowadzić tę walkę dalej? Owszem! Jeszcze brakuje obrażeń! Pierwsza krew na konto i Xarana, a nadciąga Diagu! Świetna informacja dla Grypcio! Aczkolwiek jeszcze potrzeba wykończenia. Już w tym momencie dwa zabójstwa i Mystic będzie trzecim. Grypcio! Świętuje na dolnej alejce. Absolutnie, to była najłatwiejsza eliminacja, jaką przyszło im zdobyć w żywo. Ta sytuacja bez wyjścia, takie się czasami zdarzają, tym gorzej, jeżeli twój leśnik po raz drugi wystawia się na bardzo łatwy ostrzał. Mimo to teraz to Diago wychodzi głęboko, ale z szóstym poziomem, co istotne, po prostu trzy podbicia. Aczkolwiek nie wiem, czy można powiedzieć, że wynik tego będzie się zadowalał. Jace, może Kai'Sa, jeżeli będzie poza... O, próba dive'a na dolnej alejce, oczywiście szóste poziomy są, no ale czy wystarczy obrażeń? Chyba może być lekko problematycznie, jednak Ends jeszcze pociąga to dalej, tylko że jest teleportacja, no! Co się dzieje? Exit! Popełnia błąd za błędem na bocie. Nic się nie wydarzy. Związujemy bota. A czyżby? Bardzo ładny Solar Flare, ale w takim razie koło fokusujesz? No pierwszy target. X-Charm z próbą do Sentensa, żeby kupić sobie więcej czasu. Ale to miś jest twoim głównym bodyguardem, oto się rozchodzi. Masz grawitą, czekaj, kolejny, czekaj, rzucasz. Oni jadą dalej. Ale tego. Okej, na plecach! Proszę bardzo! Ultimate rzucony w powietrze, ale to nie ma znaczenia. Co z tego, że jedno zabójstwo padło na konto Exit, skoro teraz czyścisz? Jakbym to już widział gdzieś, Tomek! Teraz po prostu w tę sztukę zaangażowanych jest więcej aktorów i powiedzmy sobie wprost. Botlane dla Exit jest skończony. A mam wrażenie, że to cały plan, który się rozbija, ale hej, to wygląda nieźle. Może teraz jednak jest flash dostępny u Misia. Nie ma możliwości chyba za bardzo go spalić. Shutdown na konto Enza. Exit po prostu powinno to oddać, nie sądzisz? Sądzę, tym bardziej, że patrzę na kompozycję i ja jednak bardziej wolałbym walczyć na tym etapie rozgrywki teamfightowo. W ogóle teamfighty wolałbym będąc GrypcioCraftem. Absolutnie, zobacz, flanka od Leka, flanka od Domolesa. No dobra, ale czego szukasz? No bo rzeczywiście, zaraz pojawi się tutaj Shelfmate. Mamy odpaloną ereczkę od Maokaja, żeby się obronić, ale to się nie uda. Moi drodzy, ile zabójstw uda się za to stąd wyciągnąć? Szukasz kolejnego spowolnienia, jakiegoś gravitum, kolejny kołpak być może, a Shelfmate ma jeszcze błysk dostępny i... Chyba to ciężko jest. O, ten pasek zdrowia z tego dogmatu Grypcie jest mocno. Ej, Domoles! Domoles, 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 Domoles! Domoles! Powiedział, że sprawdzi, jak w praktyce działa nowa pasywka Niko! Witamy! Na wielkim balu przebierańców i tym samym Grypcio zmiażdży Exit. Zawodników Exit, staraj się iść od drugiej strony i to wygląda naprawdę nieźle, trzeba przyznać. Przede wszystkim zadajesz dużo obrażeń inicjalne z automatu leku, może mieć problem z wejściem, a Shelfmate po prostu inicjuje, wyciągając tym wszystkim Misia i uda się go wyeliminować. Czy to jest wystarczające? Enz, zobaczmy, jaka ma dobrą pozycję. Jego to prawda na imię siada, ale od razu używasz swojego ultimate'a i wydostajesz się spoza zasięgu. Co teraz? Wszystkie te zabójstwa wyciągnięte przez Exit. Jak to siadło? Cóż za genialny engage od top laner Exit, Sylvan. Szansa dla Exit. Próba kolapsu w tym momencie na zawodnika Grypcio. Musisz po prostu uciekać do lasu, a nie wiem, czy będziesz z tego powodu zadowolony. Charm! Nie może i Charm kolejny nie może brać udziału w tej walce. Co się jednak dzieje? Leku jako pierwszy target. I zobacz na wszystko, wszystkich zawodników. Enz po prostu przyjdzie na gotowe. No ależ przyjemnie się gra w takich sytuacjach. Może nawet potencjalnie pentakill. Triple kill. No zobaczmy, nie, chyba nie będziesz w stanie tych kolejnych zabójstw zdobyć. Ale to jest 4-0. Ten czas poszuwana do Moles. Już nie ma łatwego podejścia. Patrz na Diagu. To jest najistotniejsze. Wiesz co, nawet jeżeli się tam pojawi, okej, już nie masz tego zawodnika, to jest duży problem. To dokłada obrażenia. Moles, próbuje się złapać, ale Enz, nieuchwytny, zobacz co się dzieje, Miś klasuje czterech zawodników, a tripla zgarnia właśnie Enz. Moi mili, no to była już desperacja, ostatnia nadzieja dla Grypcio, ale okazała się być ona złudna. I to jest mój problem z GrypcioCraft w tym spotkaniu. Mogłoby się wydawać, że byli w idealnej pozycji, żeby to kończyć, ale szukają flanki dopiero, kiedy rywal postawił ich pod ścianą, podczas gdy mam wrażenie, to od samego początku powinien być charakter ich gry. Oni nie za bardzo mogli pozwolić sobie na front to back, bo będą obijani, bo dystans rywala jest większy. Exit rozumiało to dużo lepiej, dzięki czemu inkasują zwycięstwo po heroicznych wysiłkach Shelfmate'a.